taka krótka prezentacja utworu muzycznego, który powstał w mojej głowie. Zapraszam. Napisałam taki krótki tekst o tym, że dziękuję. No tak, no to były długie, długie, długie dni prób i poszukiwań, bo ten temat płaskoziemszczyzności antyszczepionkowców był mi trochę odległy. Natomiast po oglądaniu tych różnych filmów, czytaniu artykułów, sama zaczęłam wątpić w to, czy Ziemia nie jest płaska. Tak, więc to jest ten tomik, tylko właśnie pani Justyny. Nazwiska nie pamiętam, Berłowska, Bergowska, ale przepięknie pisze i polecam. Polecam. Jest tam taki piękny wiersz. Chciałam iść, ale zaczęłam biec i on mnie bardzo wzrusza swoją prostotą. W ogóle lubię takie krótkie, lapidarne formy, w których można wpuścić swoją myśl i zastanowić się pod każdym słowem, nad każdym słowem. No więc tak, to jest na ten moment moja ulubiona książka. Tak, na drugim roku studiów znalazłam kota na śmietniku, przygarnęłam go wraz z moimi współlokatorami. I był naszym przyjacielem w trakcie studiów i będziemy zawsze mieć go w sercu. I to był taki kot, który przychodził też na zajęcia do Akademii. Kot Gniewko. Na zebraniach był też z władzami. Wszystko z nami robił. Taki student.